Cześć, tutaj z strony Żółw Lądowy. Dzisiaj jest spacer żółwia, króciutki. Frodo. Dziękuję za te 25 subskrypcji, już mam. I oczekuję poprawy. W sensie więcej. Jak mówiłem, przez najbliższe 4 tygodnie nie będę nic nagrywać. Być może. Bo na pewno nie przez ten tydzień. Bo nie będę mieć internetu. A mówiłem, że jeszcze jeden być może film nagram i to jest dzisiaj. Dzisiaj jest środa. Wróciłem z zakończenia roku szkolnego. I teraz będę chodzić do gimnazjum. Bez jakiejś tam sensacji, okazji, ale po prostu jest lato i często wyprowadzam żółwika na dwór. Ostatnio czereśnie zjadł. Piszcie w komentarzach, czy to jest zdrowe, czy nie, bo ja nie wiem. Rok temu jadł i nic mu nie było, bez przerwy prawie. Nic mu nie było. Całe, do pestki zjadł czereśnie. Więc... też sam tak nie wiem, czemu to dawać, więc piszcie w komentarzach, czy te czereśnie są naprawdę zdrowe. Bo ja tego pewnie nie jestem, a teraz on tutaj, Frodo, o, sobie ładnie spaceruje. Jeszcze raz dziękuję za 25 subskrypcję. Obejrzyjcie to, ten odcinek informacyjny jeden, co było ostatnio, bo jest to ważne. Ja teraz też go powtarzam, że tutaj być może nie będę nagrywać przez 4 tygodnie. Obiecałam, że nagram, znaczy powiedziałem, że być może jeszcze jeden film nagram. Jak jeszcze przypominam, to jest dzisiaj. Dawno już nie nagrywałem takich filmów, bo ostatnio gry nagrywałem, jak gram. Teraz może się długo taka gra nie pojawić, bo będzie lato, będzie dużo okazji do wyjścia raczej na dwór z żółwiem. Takie też coś będzie. I uwaga, jak będę u babci, ale to dopiero za miesiąc jakiś, być może, czy tam za 2 miesiące, to też go nagram, jak będzie spacerować. Tylko muszę go też tak chronić tam, bo rok temu go kura w skrupę, dobrze, że w skrupę dziobła, bo prawie szyję. Schował się na minutę, już myślałem, że on jest zdechł, już go chciałem wyrzucać, ale... ja już go wkładam do pudełka, a on się nagle budzi po minucie. Po prostu zamknął oczy i tak się zestresował, że... bo kurę go podeszła, ale najzwyczajniej idzie, bo ja myślałem, że ona tylko chce się tam zastanawiać, co ten... A ja nie... bo to było jeszcze... to były pierwsze 2 miesiące chyba z żółwiem, to jeszcze kanał tego nie miałem, to było w lato rok temu. Bo kanał dopiero pod koniec chyba listopada... nie pod koniec listopada, tylko tam na początku... grudnia założyłem, a pierwszy film z mojego kanału wyszedł. Tam gdzieś w święta, jak była tam pełnia księżyca i łabędzie, ale tam coś z tą pełnią księżyca mi nie wyszło, bo kiepska grafika, światło, nie wiem, coś tam się zasłaniało. I TP, no i żółwik już tam od pudełka tutaj przeszedł. Sobie. No, co ja tutaj mogę powiedzieć jeszcze? No, chyba już nic mi się tutaj do głowy nie przychodzi. Oj, oj, oj. No, ja też tylko po prostu chciałem dzisiaj ogłoszenia zrobić. Takie nie tekstowe, tylko takie szybkie, ale wyszło mi, że to będzie ponad 5-minutowy film. Na razie są dopiero 4 minuty, ale... dopiero co się spacer zaczął, a czasami takie spacery potrafią trwać z żółwiem 40 minut, a ja mam maksymalnie 15 minut mogę nagrywać.
bo to tam trzeba chyba coś kupić, bo albo zalogować, żeby nagrywać godzinę. A po co mi takie spacer z żółwiem 40 godzin nagrywania? Po pierwsze, nie będzie co komentować. Po drugie, no to jest nudne. Tak? Ja też się często nudzę, dlatego dlatego nie za bardzo tak go tutaj kameruję. Najdłuższy film to było prawie 15 minut albo 15 minut z tego kanału drugiego. Drugi raz tego błędu nie zrobię i obiecuję wam, że ten film nie potrwa dzisiaj dłużej jak 6-7 minut. 7 max, umówmy się. Bo was tutaj nie chcę po prostu zanudzić, tylko ogłoszenia zrobić. I tak wątpię, że ktokolwiek obejrzy cały ten film, no chyba, że... Jeszcze raz powtarzam, piszcie w komentarzach, czy te czereśnie są zdrowe dla mojego żółwia, czy mam je podawać ich, znaczy jemu. Bo nie jestem tego po prostu w 100% pewien, żeby mu się coś nic nie stało. I jeszcze raz powtarzam, że rok temu mu nic nie było, co nie znaczy, że w tym roku coś będzie. Nie daj Boże zresztą. Staram coś tutaj się komentować, coś wcisnąć, ale no nie za bardzo, więc chyba za chwilę kończymy. Tak, bo za chwilę jeszcze staram się te 7 minut zrobić. Nie będzie przedłużenia. Obiecuję, no chyba, że będzie sekundy albo dwie, no to bez różnicy i tak pewnie mnie już tutaj niezbyt słuchacie, ale pewnie znajdzie się kilka takich osób, które słuchają filmy do końca. Ja też jak patrzę na jakieś tam filmy w YouTube, to też nie do końca je oglądam. Bo często są po prostu strasznie nudne. Ale ten jest ważny, bo tu są ogłoszenia. I ja teraz nie chciałam obrazić te osoby, które oglądają do końca z szacunkiem. No, panowie, panie, mamy 5 sekund i 1 sekunda.